Wiadomość o śmierci właśnie obiegła Polskę. Uwielbiany piosenkarz w żałobie. Smutne wieści o poranku przekazał Łukasz Zagrobelny. Artysta opublikował w sieci poruszający post, w którym poinformował, że zmarła jego ukochana mama. Artysta nie ukrywa bólu, który mu właśnie towarzyszy. Łukasz Zagrobelny przekazał smutne informacje. Łukasz Zagrobelny zwykle publikuje w sieci materiały związane z działalnością artystyczną, lecz tym razem zdecydował się na śmiały, a zarazem poruszający gest. Za pośrednictwem Instagrama przekazał, że jego serce rozsypało się na kawałki, a stało się to za sprawą śmierci jego ukochanej mamy. Poruszający wpis opatrzył dwiema archiwalnymi fotografiami w kolorystyce czarno-białej. Na jednej z nich widać matkę artysty, pozującą z delikatnym uśmiechem, zaś na drugiej zapozowała z synem. Można dostrzec, że kobieta na zdjęciu z Łukaszem Zagrobelnym radość ma wręcz wymalowaną na twarzy. Mama Łukasza Zagrobelnego nie żyje. Łukasz Zagrobelny w poruszający sposób przekazał informację dotyczącą śmierci mamy. Opublikował krótki, choć chwytający za serce wpis, pełen smutku i poczucia bezsilności. Wokalista podkreślił, że będzie za nią bardzo tęsknił, lecz w tym momencie nie jest w stanie niczego więcej napisać. Dzisiaj odeszła moja ukochana mama. Nic więcej nie jestem teraz w stanie napisać. Odpoczywaj w spokoju, mamusiu. Będę za tobą bardzo tęsknił, napisał Łukasz Zagrobelny. Fani i przyjaciele wspierają Łukasza Zagrobelnego. W tych trudnych chwilach Łukasz Zagrobelny nie jest sam. Artystę pogrążonego w żałobie wspierają najbliżsi, a także przyjaciele z branży oraz fani. Pod postem, który opublikował na Instagramie, pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, wypełnionych troską i żalem, płynących w kierunku wokalisty. Wśród osób składających kondolencje znaleźli się m.in. Natalia Kukulska, Łukasz Ciachorowski, Natalia Niemen czy Maria Tyszkiewicz.